Hej, witam was moi drodzy w kolejnym odcineczku na Berufsiku. Kolejny odcineczek, mamy 84 poziom. Ekwipunek, jak sami widzicie, no, delikatnie się zmienił. Ogarnąłem sobie też dodatek, w sensie ten poprawiony lot filtr, który jest, po prostu sobie trochę pozmieniałem ustawienia, żeby skupić się tylko i wyłącznie na używaniu TPK w kryzysowych sytuacjach. No i ekspimy sobie na tej całej, można powiedzieć, krypcie, na tych, to jest tak zwany RM, tylko to jest ta pierwsza część RM-u, to jest tutaj RM Czarnego Słońca, Lochy P2, no i tutaj już bezpiecznie na tepku, ok, zbijamy sobie, już tutaj dwa razy po mnie przyszli, jakiś 104 mak wczoraj. Ale no to, to tak panicznie po prostu klikałem ten teleport, bo pytaliście mnie, nie mam żadnych dodatków na auto tepeki, na jakieś auto, nie wiem, auto dobijania też słyszałem, że są, nie mam czegoś takiego. Nie chcę póki co, jeśli nie wiem, zobaczę, że będzie to naprawdę wymagane, albo już na przykład, nie wiem, będę miał jakiś nie wiadomo jaki poziom, no to wtedy, żeby tego naprawdę nie stracić, to sobie wtedy zainwestuję i pomyślę o takich już, można powiedzieć, mniej według mnie fajnych dodatkach, no bo to jednak nie wykonujesz już ty takiej ucieczki przed drugim graczem, tylko robi to za ciebie już komputer. Tak jak mam to, co jedyne ułatwienie w sumie tutaj mam, no to cały ten lot filtr, że mi samo akceptuje wszystkie lociki. Też mam to tylko na Berufsie, bo często mi się to bugowało, że na przykład czas na potwierdzenie tułupu nie był 14, tylko był na przykład minus 200 coś i mi okienko się pojawiało raz znikało i było to wtedy problematyczne, gdy w jednym momencie po prostu ci wyskakuje takie okienko, na przykład gdy przechodzisz przez mapki, tak? No to może to trochę zmylić to może. Tutaj też uwaga na TP-ku. Okej, no i zbijamy sobie teraz tych miników, zaraz 85 poziom. Bardzo mi się przyjemnie expi, tym bardziej, że ekspowiska są puste. Ekspowiska są puste, boty latają tylko po żółtych i po zielonych expach, w sensie po mapkach żółtych i zielonych. Na redach bardzo rzadko je widuję, ale też są widywane, znaczy no gracze ci, którzy na bocie latają, to rzadko kiedy na redzie się pokazują, chociaż już miałem okazję takiego gracza, który na bociku expi właśnie na redzie, później spotkać właśnie tutaj na RM-ie. Także tak to się prezentuje, tak to się prezentuje. Jest 85, w sumie możemy dodać sobie zaraz umkę, bo nie atakuje mnie już ten mobek, okej, to też dobrze, co jakbym na przykład miał uciekać. Trochę głupio robię, że stoję tu przy przejściu. Dobra, przejdźmy już tutaj, tą umkę sobie zaraz dodamy, bo nie chcę przy jakich przejściach tego robić, bo to jest totalna głupota, bo ktoś po prostu wyjdzie i od razu cię zX-uje. To jest głupota, ale łapię się już któryś raz na tym, że tak chcę zrobić. No właśnie, wybijając sobie całą mapkę, staję przy przejściu na wejście na następną i dopiero i sobie rozdaję na przykład umkę, albo sprawdzam w queście, ile mi czegoś zostało, okej. Tak, żeby być mniej widocznym, znaczy dobra, akurat o, dwa itemki z aukcji mi albo zeszły, albo ktoś kupił. Dobra, sprawdźmy quest 22 na 25 i 16 na 20, czyli jeszcze trochę. I dodajmy sobie umkę. Proszę też nie wzorujcie się na moich umiejętnościach, bo nie są one najlepiej prowadzone. Dałbym w sumie... Weźmy tą kontrę, bo to jest całkiem spoko. No i jak mój ekwipunek się prezentuje? Mamy hełmik na 65, łapki na 82, takie heroiczne, fajne. Mamy naszyjnik na 73 z questa, mamy pierścień na 70 z questa, zbrojkę na 77 bodajże z goplany, tutaj mamy broń na 75 z questa, tarczę heroiczną ze zbrojmistrza i buty, no najgorszy element mojego wpunku, na 58 poziom z przewodnika, no buty muszę jakoś zmienić, no buty i pierścień przede wszystkim i hełm, buty, pierścień, hełm, później bym chciał zmienić w następnej kolejności jakoś zbroję, tak, Averish do mnie pisze, w sensie Never do mnie pisze, Ithan, zapytam o co chodzi. Zapytam o co chodzi, bo no mam wolny expik i bym to sobie wykorzystał, tym bardziej na odcineczku.
podbij. Dasz mi 2 minutki, bo napisał mi, żebym podbił. Także od razu już pozdrawiamy. Oczywiście pozdrawiamy również cały klan Asylum. Napisał OK. Subcio. Dobra, to sobie akurat wybijemy ten RMI górny też. Bo chcę skorzystać z tego, że jest ten XP wolny, bo tutaj często się ktoś kręci. Nawet nie tyle XP, co po prostu sprawdza, czy ktoś tutaj jest. Trzymamy sobie tepek w razie W. Nie ma, ok. Przechodzimy sobie dalej, tutaj sobie kolejne grupki zbijmy. Kolejne grupki zbijmy. Więc kolejny potek schodzi i tu mamy dużo tych potków. Ok, to sobie teraz tych poużywajmy. Mam bardzo dużo potków, mi stąd nalotało. Tu mam, widzicie, 3 paczki po 35 potków. Tak, to mam jeszcze tutaj dyskarna z nowego, nieużywane praktycznie. Także będę miał trochę potków na przyszłe expy. W ogóle, moi drodzy, weszła nowa E2, bandyta na 105 poziom doświadczenia. Bardzo fajna E2, już jedną legę z niej zlotałem. W sensie nie ja fizycznie ja, tylko że byłem przy biciu, kiedy spadła na Nexus. Spadł nam pierwszy w ogóle w Margonem, pierwszy właśnie w Margonem od hełmik legendarny na Paladyna i Wojownika i spadł, gdy byłem w grupie i był to pierwszy taki w Margonem właśnie z tej dwójki, także fajnie, mam to nagrane, pojawi się w miksie, także mała reklama miksa, który za jakiś czas się również ukaże, bo planuję coś tam posklejać, tylko staram się teraz jeszcze gdzieś wylotać jakąś legendę, czy to z Herosa, z Kolosa, z Tytana, z czegokolwiek, żeby mieć to do nagrania, żeby fajnie to wyszło. No ostatnio nam też legenda z Skica spadła, Pierek, Pulsar, bardzo fajny Pierek, no niestety no nie udało mi się złapać. Taki mały spoiler dla tych, którzy będą oglądali właśnie moje filmiki. Ok, dobra, lecimy sobie na kwiatki. Pyta się właśnie Never, czy jakiś odcinek dzisiaj wleci. Właśnie nagrywam. I moi drodzy, pozdrowienia. Od razu pozdrowienia, zaraz do pozdrowień przejdziemy, bo jest troszkę osób, które prosiły o pozdrowienia. Tylko sobie dokupmy jeszcze tego jednego tepka do tuni, co by się nam nie skończyły przypadkowym. Kupiłem sobie pierwszy kamyk też do Idhan. Kupiłem sobie też pierwszy kamyczek do Idhan. No niestety nie sprzedały nam się tutaj dwa itemki, Pierek i łuk. I pozdrawiamy od razu prezesa Gęślaka, który prosił o pozdrowienia. Jest tutaj, proszę, Averish. Handlujemy sobie z nim. Ulala. Ulala. No, oj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 
element. O kurczę, kurczę. Piękne, dziękuję. Bardzo się przyda, bardzo się przydadzą. Spójrzcie, SA nam od razu skoczyło, ładnie, statystyki również podskoczyły. Jeszcze do tego przywracanie HP. Tu naszyjnik na 90. Mam taką wersję, tylko że unikatową w depozycie. No i zbrojka. Zbrojka, która naprawdę bardzo dużo nam da. Oj, bardzo. Bardzo się przydadzą, bardzo, dziękuję bardzo. No i naszyjnik na 90 również bardzo się przyda. Teraz w sumie nawet tak patrząc po tym moim ekwipunku, na 90 kupię sobie broń za punkty honoru na 90, bo nie będę wydawał na 88 jest brońka. Na 88 jest brońka z Mordhena. Pokażę wam ją. Widzicie, w ogóle bardzo mało jest broni półtora ręcznych, a tu nawet nie ma jej. Na 82 ta, ja ją wystawiłem za 4M i poszła mi po chwili, a tu jest za 55 wystawiona, także ciekawe. Dobra, wejdźmy sobie wojownik, weźmy od 70 do 105. Sprawdźmy co jest. No twardy pancerz mocarza, to też trzeba będzie się nad tym zastanowić. Tu mamy hełmik na 75 za 8M. Rdzoodporny hełm. Z czego to jest? Szukaj. Rdzoodporny hełm. Z czego to jest? Nie ma informacji. Rdzoodporny hełm. Global. O, to... To topielca jakaś. What? A co to jest? Ta topielca. Coś z tego innego lota? Nie, tylko różne hełmy z tego lotają, heroiczne. Okej, okay, dobra, nie wiedziałem.
Tylko tutaj szybciutko odpiszemy. Dobra, i sprawdźmy sobie dalej. Butki, butki, no my butki akurat to już dobre mamy. My mamy już dobre butki. Łapki, w ogóle gratulacje dla Bówka, bo wczoraj złotał łapy. Już je wczoraj widziałem, ale no gratulacje raz jeszcze. Pierścienie, pierścień, właśnie pierścień. Może by się rozejrzeć za jakimś pierścieniem. Myślałem o tym, żeby ten pierścień z nefrytem sobie kupić, bo to jest 2000 HP prawie. Troszkę SA, przywracanie i cechy, czyli w sumie wszystko, czego bym potrzebował. Ale za 7M staram się go wylutać sam na tym expie. Także póki co nie zmieniamy. I tarcze. Tarcze, tu mamy taką, ale mamy akurat dobrą tarczę, dobra. Kiszony śledź. Ale ładny strój. A, bo tak, właśnie, są nowe kuferki, kochani. Ej, to ja może sobie kupię kuferek. Dobra. Kupowany kuferek będzie zaraz. Oby coś dobrego wypadło. Oby coś dobrego. Tutaj sobie staniemy. Kupmy sobie aktualności. Przejdźmy sobie. To jest sezon 15 już. Kurde, 15 sezon. Dobra. Kupujemy jeden kuferek. Bardzo przez to nie zbiedniejemy. A jeden kuferek zawsze można sobie kupić. Ile mam tutaj jeszcze łusek? 16 mi zostało. Wow, idealnie miałem na ten kuferek. Także otwieramy i mamy heroiczne. Święte ostrze piorunów. Okej. To sobie zobaczmy, co to daje. Co to jest? Jest taki strój. Taki bardziej paladyna. I jest taka paladynka. Shit, ona jest o wiele fajniejsza od tego. A żeby sobie brać kobitkę od razu. Dobra. Bierzemy sobie kobitkę. Takie coś. Takie coś mi wypadło. No dobra, okej. Okay. Mamy strój. Pierwszy strój na Berufs. Niech i będzie taki. Nie jest wcale zły. No, ogólnie wizualnie jest bardzo ładny. Tylko kurde żeński. Jakby był taki, tylko że męski. Na przykład to ta peleryna byłaby czarna. Włosy na przykład by były ciemne. Jakaś broda do tego. Pancerz mógłby być na przykład, nie wiem, też czarny. Coś a la Wiedźmin. Wiecie o co chodzi, nie? No i teraz moi drodzy. Mój ekwipunek prezentuje się tak, że właśnie mamy tutaj ten naszej. Tu mamy tą zbrojkę. I tu mamy butki, także... No, na ten 90 poziom będę miał naprawdę fajne eko. Jeszcze do tego dojdzie broń za punkty honoru. No i trzeba będzie pomyśleć nad hełmem jakimś. Kurczę, prawdę mówiąc, liczyłem, że trochę inny mi kuferek wypadnie. W sensie inny strój z kuferka. Nawet wam pokażę jaki. Wejdźmy sobie w aktualności. Nowa E2, to nie. 15 sezon kuferków. Ja liczyłem, że mi ten mag wypadnie. Tak mi się podoba ten mag. No niestety, trudno się mówi. Mamy taki strój, nie jest on wcale zły. Czy to był legendarny pierścień? Nie, heroiczny, okej. Okay. Tu tarcza z licytki, o proszę, jak fajnie. Ładny ekwipunek, ładny. O, tutaj ten w ogóle ekwipunek, bardzo ładny. Bardzo fajny. Taki strójk mamy teraz. Ciekawy strój, ciekawy, nie powiem, że nie. W sumie nowy, nie, podoba mi się. Ten mieczek też spoko. Ładny strój. No, moi drodzy, przyznam się wam do czegoś. Delikatnie zaszalałem. Kupimy sobie jeszcze jeden kuferek. Leci jeszcze jeden kuferek. Never pisze, że całkiem spoko ten. Kupujemy 900 łusek. Oby coś dobrego. Mamy zbroję płomiennych wojów. No nie, dwa stroje, do których mam takie... Jaki? Wojowniczkę, no tutaj musiałby wojownik wpaść, ale ta wojowniczka też wygląda lepiej, nie? To jest... dobra, ale zobaczmy tego wojownika. O nie. Taki nam wpadł. Dobra. Jak się bawić, to się bawić. Jeszcze jeden. Ja wiem, że to jest najgorsze, co można robić. Kuferki kupować. No nie wiesz.
Dobra. Ile jeszcze łusek zostało? 1400, dobra. Ostatni kuferek. Kupujemy czwarty. A co? Jest! Jest! Mamy to! Mamy ten strój. Tylko teraz pytanie, który? Niebieski, fioletowy, czerwony, mech, zielony jest fajny, fioletowy jest fajny, biały. Biały jest spoko. Biały jest spoko. Dobra, podjąłem decyzję. Bierzemy tego niebieskiego. Akceptuj. Tylko raz. I odpalamy. Jest kozacki ten mag. Ale on jest... Tak mi się podoba ten strój. Moim zdaniem jest to najfajniejszy strój ze wszystkich, które są w tej... no. W tych kuferkach. Ten mi się najbardziej podoba. Dobra. Dobra, resztę kuferków, czyli ten, ten i ten, sobie przepalimy. Przepalimy na łuski, w sensie na runy. Wystawmy to sobie za 5, to sobie wystawmy za 100k. Za 100k powiedzmy. Ok, za 18 sekund. Dobra, kurde, fajnie, że trafiliśmy ten strój, który chciałem. Właśnie tego maga. Lecimy sobie do Werbin. Przepalimy sobie te stroje. Dobra, mamy tego maga. No moim zdaniem jest przekozacki. Przekozacki strój. Ale nie powiem, bo ten... z elektrycznym mieczem też jest fajny. Też jest kurde fajny. Dobra. W ogóle zobaczmy, ile będziemy mieli wtedy 15 waluty. 15, tak? 15. Co możemy za 15? Za 9 mamy 900. Okej. Okay. Za 15. Możemy kupić sobie jakiś kamyk. Do Werbin na przykład. Do Tchuzal. Do Werbin byłby spoko. Też są nałożycia, a nałożycia też się przydają bardzo. Wiecie, o co chodzi. Szybki tepek. Jakieś błoga? Nie. Żadnych maskotek nie chcę. Czyli powiedzmy jeden kamyk do Werbin i dwie runki. Tak. To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Dobra, mamy... Nie, czapki nie wymieniamy. Ostrze to sobie tu użyjmy. Dobra, mamy 5. Zbroje sobie też zużywamy. To już jest 10. No, zobaczmy sobie jeszcze na chwilę. Bardzo ładny strój. Mi się bardzo on podoba, tylko no jednak... no jednak nie. I cyk. 15. 15. Czyli kupujemy sobie do Werbin tepek. I dwa razy runki. Dwa razy runki, zjadamy 500 i 500. I mamy tutaj sobie dokładamy kolejny tepeczek. Hyc, mamy do Werbin i mamy do Idhan. I zakładamy sobie strój. No i z racji, że się trafiło, no to pozdrawiamy gracza Szymonak. Szymonak bo do mnie napisał, czy pozdrowie w tym momencie. Także no pozdrowie, no pozdrowie, pozdrawiamy. I teraz, co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Polećmy sobie... W sumie, jakie ja mam tutaj questy z zakonu jeszcze? Listę dostępnych. Na 8-5. Tuzmer. Okej, okay. Tuzmer. Lećmy sobie więc do Tuzmer. Dobra, zagadajmy z tym typkiem. Okej, okay. I co my mamy tu pozbijać? Szkarłatni rycerze. O, idealnie. Dobra, to pozbijemy sobie tych rycerzy. Na nich się spoko XP, plus można polotać jakieś unikaty, które się przydadzą później do tworzenia itemków, bądź po prostu itemki polotamy, na przykład tą półtora rękę na 89. Jakbym taką sobie zlotał, no to wtedy bym sobie porównał jej statystyki z tą bronią, która jest za punkty honoru. Także no pozbijamy sobie troszkę tych szkieletów. To nie jest problem, to jest spoko też całkiem exp taki na przeczekanie, żeby na przykład robić, jak ktoś ma więcej tych tepeków, bądź no nie wiem, lepszego skilla niż na przykład ja. Przelatuje sobie na przykład tych właśnie te szkielety, później tepa się do Andarum, leci sobie cały RM, no i wraca sobie na przykład znowu jakimś tepkiem tutaj na szkielety, później znowu Andarum i tak sobie może latać i latać cały czas po expie. Łączy sobie wtedy dwa expy. O, mamy, proszę bardzo, unikatowy bie... Ej, on nie jest zły, on jest lepszy od tego, który my mamy. Daje między innymi 500 HP. Ten w ogóle nie daje nam HP, a jak no wiecie, HP jest dość ważne, bo może się skończyć. Więcej przywracania, więcej SA. Do tego daje 53 siły.
jeszcze daje energię, ten daje też energię, ale daje mało, bo daje jeszcze manę, która w ogóle jest nieprzydatna. Super, ekstra, mamy pierek do założenia na 89. Jakiś rewelacyjny on nie jest, ale jest za free. Ale jest za free, a no jak wiecie, no na Berów trzeba szanować wszystko, co się ma, bo można to szybko stracić właśnie. No, ale strój powiem wam, że jest przekozacki. No to jest strój, w którym będę sobie tutaj już do końca chyba latał. Nie wiem, jak będzie z drugą postacią, o ile sobie ją zrobię. No to może wtedy sobie na uczczenie kolejnej postaci kupimy jeszcze jakiś kuferek. Wtedy bym żałował, że akurat tą panią z mieczem spaliłem, bo tak to mógłbym sobie zrobić na przykład łowczynię, tak, łowczynię, albo na przykład wojowniczkę drugą, tak, drugiego wojka. I to by nie było już żadnego problemu, ale póki co ja się cieszę z tego, jak to wygląda, bo mamy dodatkowo jeszcze tepek do Werbin, kolejny tep do miasta na stałe, który się przyda na pewno. No i wbijamy tutaj, wbijamy, 85 jest wbity na odcineczku, także spoko, trochę podków sobie też teraz nalotamy. Tutaj no, ktoś by mi powiedział, że ten exp, po którym teraz latam, jest beznadziejny. No do najlepszych nie należy, ale jest safe, bo jest na pomarańczowej mapce. I dziwię się, że na przykład boty tu żadne teraz nie latają, tak? To mnie dziwi i cieszę, bo to jest pozytywne zaskoczenie, bardzo pozytywne. Bo na jakimś klasiku na przykład, to wydaje mi się, że już by tu jakieś bociki latały, tak? Zbijmy sobie przy okazji te akule, które tutaj są, bo to też zawsze jakieś procenciki wpadną i jakieś lociki do sprzedania. No i też zacząłem już powoli zarabiać, jak sami widzieliście, dostałem oczywiście też od Nevera parę groszy. Co? Łowca czaszek sobie stoi tak po prostu z... XD? Czekajcie. No, napisałem na klanie, że jak ktoś by chciał, to łowca czaszek sobie stoi po prostu. No spoko. Trochę jak na privie sytuacja, gdzie nikt po prostu tego nie bije, bo ma legi nieprzydatne. Znaczy przydatne, ale raczej nie na przedziały, tak? No bo na privie no to raczej przedziały się robi pod tytanów. Pod tytanów. Ewentualnie pod kolosów, tak? No to jak ktoś na przykład by miał, nie wiem, chciałbym jeszcze na 88, bo na przykład, nie wiem, skica ma już wszystkie legi, są tacy gracze na pewno, którzy mają dosłownie wszyściutkie legi skica. Mam na myśli teraz orb, pierek, zbroje, hełm i coś jeszcze, i bamby. Jeśli mają wszystkie, no to na przykład sobie już przebijają kica, tak? Ja osobiście, jakbym miał na przykład to, co chciałbym mieć z tego kica, czyli pierek, ewentualnie dodatkowo jeszcze orb, tak żeby mieć po prostu, plus bamby, no bamby w pierwszej kolejności, no to bym sobie też pewnie przebył na 88, co by mieć ten max na goplankę, bo jest to dwójka, którą po prostu lubię tą dwójeczkę i zawsze na niej stałem, na tym 80 którymś, teraz akurat na Nexus, jak sobie mam tego 80 któryś level, to tam nie stoję, ale ze względu na to, że nie potrzebuję tego na szyja z OR-ką póki co, plus stoję sobie po inne legi, po prostu po inne rzeczy, tak? Poza tym, no też mało co teraz gram sobie na Nexusie, w ogóle mało co gram, najwięcej teraz gram chyba na Berufs, a też tutaj nie gram jakoś bardzo dużo. To, że lecę szybko z levelem, bo tak można też spojrzeć, no to niektórzy, może inaczej. To jest pojęcie względne, że szybko, bo dla jednego może to być wolno, że powie mi, o, a się ociągasz z levelem, a inny powie mi, o kurde, ale ty lecisz z tym levelem, tak? No, staram się tutaj grać safe, tak jak teraz na przykład robię sobie te kościki, ten cały zakon i też, jak zauważyliście, nie odbieram tych questów z zakonu. Widzicie, mam tutaj od 76 poziomu do teraz, do aktualnego, czyli do 85, wszystkie questy z zakonu do odebrania. Czemu? Bo mniej więcej na 97, 98 chcę sobie odebrać po prostu cały zakon, który będę miał zrobiony z błogosławieństwem na exp z questów. Czemu? Bo no chcę przebić trochę tych leveli, chcę ten setny sobie wbić na spokojnie, co by się nigdzie nie wbić, chcąc łaknąć już tej setki pierwszej na Berufsie, żeby się nigdzie nie wbić jakoś głupio, albo gdzieś na grupkę jakąś, albo na jakiegoś typka, co byłoby gorsze, moim zdaniem, bo wywalić się na expie, moim zdaniem, to jest mniej bolesne niż wywalić się w momencie, gdy ktoś cię złapie, gdy ktoś cię zdeda. No bo wtedy jednak, wiecie, jest to poczucie, że o, można było uciec, nie wiem, można było gdzieś nie pójść,
a no jak się zaatakuje grupkę jakąś, to no to już jest błąd. To jest błąd, który się popełniło, następnym razem trzeba uważać. Tak jak ja pamiętam pierwszy raz na Berus jak grałem, to już było jakiś czas temu, całkiem sporo temu. Miałem wtedy łowcę i chyba wbiłem tym łowcom 50 któryś level i robiłem questa z Margorią. W Margorii, tam był questik jeden, gdzie musiałem pójść do Krasnoluda, i zanieść mu jakiś browar. Nie pamiętam już, co to był za quest, ale pamiętam, że jakąś beczułkę browaru musiałem mu zanieść, którą w Ithan, w tej całej karczmie się teraz zdobywa, w tej karczmie pod rozbrykanym niziołkiem, to się chyba tak nazywa. No i miałem już wszystko, już musiałem mu tam zanieść tylko ten browar właśnie, no i poszedłem. I co się okazało, że wszedłem w strażnika, który miał 80 któryś poziom, no i po prostu chyba temu strażnikowi zostało z 40 coś procent i mnie ubił, nie? No i to było tak smutne. I pamiętam, po tym usunąłem postać wtedy. Taki głupi przypadek. A kto wie, może już bym miał 200 któryś od tamtego czasu. No, na spokojnie, jakbym expił tak sobie regularnie jak teraz expię, nawet też grając safe powoli, wybierając nawet experience w godzinach, w których... No nie wierzę. No idealnie. Jest i półtora ręka, o której mówiłem, tylko jak widzicie, ona nie daje w ogóle siły. To jest duży minus, plus ma mniej SA od tej, którą aktualnie posiadamy. No mówię, będę musiał dobrze się przyjrzeć tym obu półtora ręką i tej za PH. I tej właśnie, którą teraz udało nam się zdobyć, ale jest to kolejny item, który po prostu sobie zlotałem, tak o, bez niczego, super, ekstra, no w razie czego, no to mamy dodatkowo broń, którą po prostu wbijemy sobie jeden level, czy jeśli zdecyduje się nosić ją, no to parę leveli. Tutaj jest, tu jest dalej żółta, okej, i tu mamy tutaj hieny, zobaczmy jak z jedną hieną nam pójdzie, ile mi tych procent zabierze. No ta nie zabrała mi nic, ale to dlatego, że była pojedyncza. Zobaczmy jak mi pójdzie z dwiema. No już coś zabierają, ale zabierają tak w miarę realne takie do przeżycia ilości. Także sobie możemy polatać tutaj chwilkę, też pozbijać te hieny. No musiałem sprawdzić na jednej grupce, co by nie mieć tak, bo wiecie, z wojownikiem to jest tak, że na przykład no tutaj pancerz, HP, atak, tak? Ale na przykład z łowcą, no to mogłaby być walka taka, że o, z jednej grupki by mi nic nie zabrało, tak? No bo by mi weszło tyle uników, tak? Wszystkich ciosów bym na przykład uniknął. No i to jest wtedy mylne, no bo atakuję kolejną grupkę, gdzie już na przykład żaden unik mi nie wszedł i bym się mógł wywalić na takiej grupce. O, tu mamy jakieś żebro. Pamiętam, że albo to żebro, albo coś jeszcze z tej, z tych szkieletów hien wypadał jakiś zwykle potrzebny do questa. I pamiętam, że robiłem tego questa na priwie i strasznie się męczyłem, żeby zlotać to na priwie, żeby to zlotać, a co dopiero gdzieś na świecie publicznym. No pewnie na publiku by mi to wypadło przy pierwszym biciu tej hieny, znając moje szczęście, ale tam na tym priwie potrzebowałem tego questa, żeby chyba 300 wbić. Tak mi się coś wydaje, że właśnie do tego była mi potrzebna ta pierdółka. No i swoją drogą przebiliśmy już połowę levela już przebiliśmy. Ktoś mi pisał też o ramkach, żebym włączył w końcu te ramki, bo się tak nie da oglądać. No to XD w ciebie. No nie wiem, no jak nie możesz oglądać, no to zamknij oczy, nie wiem, cokolwiek. Znaczy ja rozumiem, że niektórzy są już przyzwyczajeni do tego, ale mi właśnie to jest coś, co dla mnie w tej gierce, coś co mnie do niej cały czas ciągnie, to jest system, na jakim została zbudowana ta gra. System zdobywania, ulepszania i rozwoju, tak? To jest... Nie wiem, czy kiedyś graliście w taką giereczkę, jakiś czas temu wyszła trzecia część, Torchlight. Mi się też bardzo podobała ta gierka. Nawet pamiętam na pierwszym swoim kanale, który miałem, nagrywałem to Torchlight, tak? Bo to nie jest mój pierwszy kanał, na którym nagrywam. Co prawda, no... Wyświetlenia tej gierki... Chyba w paru filmikach miałem po 100 coś wyświetleń, tak? No i dla mnie to było wow, 100 coś osób ogląda. I pamiętam te odcinki z tej giereczki, z tego Torchlight, nagrywałem tak po 40 minut, bo tam przechodziłem mniej więcej jeden cały chapter na odcinek, tak? A to był w ogóle Torchlight 1, to no, świetna gra. Jeśli ktoś
nie grał, to polecam się spróbować z tą giereczką, bo jest naprawdę no, prześwietna, prześwietna. Jak sytuacja z Questem? No mamy już go do oddania na spokojnie. Wejdźmy sobie też na ABC Margo, ABC Questów. Dzisiejszy odcinek też będzie trochę dłuższy, bo no mówię, z Brów chcę wam nagrywać dłuższe odcinki, co byście mieli więcej do oglądania. Trochę osób też mi pisało, że bardzo fajnie się słucha tego, gdy samemu ekspią na przykład, jako takiego podcasta. No bo wiecie, ja tu sobie biegam, coś tam zbijam, ale w głównej mierze no to tutaj jest gadane. Zostań poławiaczem pereł. Okej, to sobie weźmy, utwórzmy kopię strony i sobie znajdźmy tego kłaścika, gdzie on jest. Tutaj jest. Czy to jest na ten level, czy już na wyższy? 78. Czyli to musi być gdzieś niżej. Zostań poławiaczem pereł, jest. 1 000 000 expa. Też spoko. Okej, to sobie to zostawię. To jest quest na 82. Też mnie często pytacie, jakie questy opłaca się robić. Odnajdź tajemniczą piwnicę uniwersytetu. Ja, prawdę mówiąc, opłacalność questów, że tak powiem, określam po tym, czy quest robi się długo i co trzeba w nim robić. Czy trzeba w nim dużo latać, czy trzeba w nim dużo czekać. Okej, co z niego dostajemy? Dostajemy z niego Tepy do Nidhal. 5 sztuk teleportów do Nidhal. Okej, to jest pierwsza rzecz bardzo fajna na Bedów. 100 punktów honoru. I jakiś hełm zwykły. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy w ogóle. Dobra, przelogujmy się na Nexus, żeby nie stać na tym Bedówsie jak te kołki w ziemi wbite. Okej, czyli tutaj odnajdź tajemniczą piwnicę uniwersytetu to jest. I zostań poławiaczem pereł. Jest tu jeszcze... A nie, przepraszam, bo ja sprawdziłem nie to, co trzeba. Okej, czyli tu mamy mniej expa. Aha, tu mamy w ogóle quest, żeby w trakcie pozbijać drzewce, no to nie jest zbyt fajne. A tu jest co? Wypełnij dyktant do guwernantki. Okej, ale to jest spoko, bo to jest quest w Tuzmer, który robimy tylko i wyłącznie w Tuzmer, to sobie zaznaczę. I coś tu jeszcze było, jakiś questik, spoko. To jest długi bardzo quest. Myślałem, czy by nie zrobić tych całych otrzęsin rzaków, bo tam się, pamiętam, dużo pecha dostawało, a ja bym chciał sobie zebrać trochę pecha, żeby sobie jakieś kuza pecha właśnie kupić na tego wojka. Dobra, przelogujmy to sobie po dwójkach i sprawdźmy jeszcze, jakie są questy. Wizir chce zwiększyć produkcję wina, pomóż mu. W porcie pojawia się coraz więcej szczurów. To, pamiętam, był fajny exp, bo za to dostawaliśmy właśnie srebrną szkatułkę i jeszcze był klucz do tej szkatułki z jakiegoś innego questa. Okej, tu sobie zbiliśmy dwójki. Stoję tylko na dwóch dwójkach z tego, co pamiętam. Tak, tylko na dwóch. Okej. Przejdźmy sobie na Berufsik. W porcie właśnie tu jest i chyba śladami potępionego bohatera. Sprawdźmy to sobie w ogóle z tej stronki już. Sprawdźmy. Co dostajemy? Dostajemy jakiś kaptur unikatowy, przeklęty do Doliny Suchych Łez, 20 teleportów, o kurde. I tu jest solucja punktowa, dobra, wiecie co, tego questa na pewno ja sobie zrobię, utwórz kopię. Tego questa sobie na pewno zrobię, tego ze szkatułką też. I teraz potrzebny mi jest quest z kluczem. Nie wiem, czy przypadkiem ten klucz nie był w jakimś questie na 90 poziom. Teraz tak, pozwólcie, że sobie szybko to przejadę. Dobra, chodźmy tutaj na 90 mniej więcej dalej, pojedźmy po prostu. Jest, a nie. Tu jest quest do... Ale ta sama grafika questa, nagrody z questa. Okej, przejedźmy trochę. W ogóle też questik Upiór córki lekarza, z której dostajemy heroiczny pierścień. Też będę musiał zrobić. Tu mamy do starego sioła teleporty. Tajemnica krwawych wizji. To też sobie będę musiał zrobić, ale to jest już jest! Na 90, od 91 do 107 można robić. Zleca mer losom Minawid. Okej, i tu dostajemy tajemniczy srebrny klucz, którym otwieramy sobie tajemniczą srebrną skrzynkę. No, srebrną szkatułkę. Okej. I to jest na 87, czyli nie możemy zrobić. Możemy zrobić dyktando. Ale no okej, to nie jest jeszcze czas, kiedy ja będę i tak odbierał te questy. No bo tak jak mówię, ewentualnie odbiorę sobie ten na 91 questik.
bo tam będziemy musieli, z tego co pamiętam, zabić jakąś dwójkę. Na pewno będziemy musieli tego Baroga zabić i jakąś dwójkę, nie pamiętam jaką. Czekajcie, mamy tutaj Rudy Twardzie, Belok, Mordhen, właśnie. Okej, okay. I możemy go zbić grupowo, okej, okay. Mamy dalej, co tam mamy? Pożeraczka umysłów, lodowy... A, to już jest po przeniesieniu nas na arenę, okej. Okay. Myślę, że tak na 95 sobie zrobię tego kościka, co by pójść z kimś na Mordhena i nie mieć na pewno sytuacji wywrotkowej, bo byłoby to naprawdę głupie, robiąc questa się wywalić. Na 95 z jakimś klanowiczem zaufanym o godzince gdzieś, gdzie na pewno nie dostaniemy buły od kogoś na Mordhenie. Od kogoś na przykład tam wylogowanego wyższym levelem postaci. Już myślałem, że to unikatowa tarcza, już miałem w ogóle skisnąć. Ale że nam nie poleciał jeszcze unikatowy mix. Dobra, tu sobie powoli przejdźmy, sobie w te mumie nie wejść. Nie pamiętam, ale one chyba atakują. Mumie atakują, tak, mumie atakują. No to by było niefortunne wydarzenie. Jeszcze po tak udanym odcineczku. Ile mamy czasu? W ogóle 40 minut już nagrywam. O kurde. Mało wbiliśmy przez te 40 minut, to prawda, ale no wiecie, jeszcze były tak, były skrzyneczki, była euforia ze skrzyneczek, przegląd teraz questów, które będę robił, bo na pewno byście zapytali, wyjaśnienie, czemu nie odbieram teraz questów. No i powoli się ekspi tutaj, na 89 mówię, no będzie już wtedy duża, fajna zmiana ekwipunku, bo będą nowe budki, mimo że te, które dostałem na 80 są super, bardzo, bardzo dziękuję za te budki, bardzo się przydadzą. No i również ta zbrojka też ogromnego kopa dała mojej postaci. No i ten kozacki strój, no nie wiem, tak mi się podoba ta grafika tego stroju. Kto grał w LoL'a, no to wie na pewno, skojarzenia z Veigarem miałem od razu, z tym małym, mrocznym magiem. Pierwsze, co mi się skojarzyło, że ty Veigara zrobili, mówię do kolegi na Discordzie, pozdrawiamy, Skorpiona. O. Tak. Okej, okay, co tutaj mamy? Tarczę zwykłą znowu, okej. Okay. Czy on sobie idzie na łowcę czaszek? Chyba tak. Chyba sobie idzie na łowcę czaszek. Ale ja nie chcę z tobą bić łowcy czaszek, mordo. Siema. Napisał do mnie Elo, no to siema. Napiszemy. Poszedł sobie na łowcę czaszek. Okej. Okay. To niech sobie ją zbija. Proszę bardzo, niech sobie zbija. Ja się bawić w łowcę czaszek nie chcę, bo dostanę CBK i mi się skończy. Zapytał mnie, czy chce jakie herko. A jakie masz? Zapytam, bo nie chcę brać czegoś, co na pewno mi się nie przyda, ale jeśli ma coś, co by mi się na przykład przydało, jakiś hełmik, pierek, naszyjnik, może jakąś broń, co już by w ogóle było mega, buty 8.4 może. No ja dostałem dobre butki na 80, to nie wiem, czy będę brał. Nie, raczej nie będę miał. Dostałem butki na 80, więc... Dziękuję. Sprzedaj sobie. Nie będę brał na chama. Doceniam każdy dar od was wszystkich. Oczywiście będę przyjmę wszystko, co da się jakkolwiek sprzedać, założyć, co może się przydać. Ale no tak na chama brać nie będę. No, także. No może i tamte budki, które bym dostał, byłyby lepsze od tych, ale ja dziękuję bardzo za te. Ledwo co te założyłem, a nie chcę marnotrawić tak hajsu, bo to nie są na pewno tanie itemki. No i przydać się mi bardzo przydadzą. Okej, okay, lecimy sobie na kwiaty. Mamy sporo śmieci sprzedajemy sobie. Strzały też sprzedamy, tych podków również sobie trochę sprzedamy, przynajmniej część. Okej, okay. Dobra. I pozbijamy sobie bandytów, moi drodzy, bo mamy tutaj też questa z bandytami u Tuni. Kilku już ich sobie zbijałem, ale to właśnie bardziej tak pojedynczo podchodziłem sobie. No a z racji, że teraz mamy upgrade, jeśli chodzi o ekwipunek, nowa zbroja, nowe budki, no to można się pobić z tymi większymi grupkami. Tutaj sobie pozwolicie na turce trochę poklikam tych grupek. Nie wszystkie, ale część na pewno. Część na pewno, tam gdzie jest dwóch łowców. O, teraz sobie tego na 84 zbijemy. Dostałem tutaj wiadomość, czekajcie. Oki. Okay.
Dobra. I była prośba, czy zapytam o coś w klanie. Także już zapytałem. Dobra, puśćmy sobie to auto. O, widzicie, tutaj już gorzej poszło. A jednak wiecie, parę sekund na poklikanie w mopka, a później odrabianie kilka dni levela, to jest duża różnica. Ogromna, bym powiedział nawet. Ogromna różnica. Dobra, zbijamy sobie kolejne grupki. Na przykład na tą czwórkę tam nawet nie podchodzę, do tej czwórki, bo mógłbym wygrać z tą grupką. Tam jest jakiś łowca. Raz. Dwóch łowców jest, właśnie. Jest, tam jest dwóch łowców i to jest ten problem. To jest ten problem, że ta grupka mogłaby mnie uziemić. O, mamy tutaj gracza. Kulawy ostatni. 204 mag. No proszę, ładny level. Ładny level. On nie chciał w ogóle zdetać, ten 200 któryś chyba. Coś mi się tak wydaje, że on do mnie leciał na orkach, bo mnie zapytał, czy co, brak auto TP. Tak mnie zapytał. Nie wiem, czy to było wymowne typu lepiej zainstaluj, bo tam zaraz wrócę, czy po prostu pytanko. Bo nie wytepało mnie w momencie, kiedy on... Ja byłem w bastionie. Byłem jakby po przejściu całych tych podziemi, tam z góry po lewej stronie, maksymalnie w rogu. I on wszedł na mapkę. I zapytał mnie, czy brak auto TP i biegł w stronę wejścia właśnie. Także nie wiem, nie wiem. Nie wiem, mało komu tutaj ufam na berów. No, z wiadomych przyczyn. Z wiadomych przyczyn, bo to jest taki świat niestety. Dobra, mamy powrót do Tunii. Mamy teraz też do pozbijania trochę tych bandytów. Dobra, polećmy sobie sniki do Andarum. Okej, okay, tutaj już trzeba uważać, bo jest red mapka. Mycha na teleporcie. Mycha na teleporcie. Dobra, i lecimy sobie właśnie jeszcze na RM. Zbijemy sobie RM. Może 86 wpadnie, 630k expa do levela. Byłoby całkiem spoko. Byłoby całkiem spoko. Sobie przelecimy tutaj na szybciutko. No i tak, piszcie, co tam u was. Właśnie, kurde. Facepalm, pozdrowienia, zapomniałem o pozdrowieniach. Dobra, to teraz polecimy masówkę, jeśli chodzi o pozdrowienia. Polecimy masówkę, jeśli chodzi o pozdrowienia. Przesunę sobie kartkę z pozdrowieniami, bo sobie wszystko ładnie na karteczce zapisuję. Kto mnie pozdrowił, ewentualnie kogo ja chcę pozdrowić i za co. I tak dalej, i tak dalej. No to zaczniemy sobie od gracza Matitati, który poprosił o pozdrówki na YouTubie. Miał subskrypcję na moim kanale, w sumie subskrypcję mojego kanału, także wszedłem, sprawdziłem, mówię, ty coś dla mnie zrobiłeś, dałeś mi subka, no to ja zrobię coś dla ciebie, czyli cię pozdrowię. Także pozdrawiam serdecznie i to samo od Filiposen Pelix. Również ta sama sytuacja, ta sama historia, również bardzo serdecznie pozdrawiam. Również serdecznie pozdrawiam. Okej. Tutaj mam jeszcze właśnie prezesa Gęślaka, którego już pozdrowiłem na odcinku, ale teraz pozdrowię raz jeszcze. Czekajcie, bo do mnie ktoś pisze, ja nie bardzo chcę teraz odpisywać. Nie bardzo chcę teraz odpisywać na redzie biegając. Jak to wygląda z questem? Okej. Mamy zrobiony cały zakonik. Super, świetnie. Także to już jest z główki, to już jest z główki. Nie wiem, czy przypadkiem nie zgubi... A nie, teraz będę miał pizzerię na który? Na setny chyba dopiero będę miał pizzerię. Okej, bo przez chwilę tak myślałem o pizzerii, że mam piątkę tutaj i mi się pomyliło, bo na 75 powinna być pizzeria, nie wiem czemu jest dostępna od 70 levela. Jest dostępna od 70 levela. Czy jest to ktoś... A, dobra, to jest gościu z przyjaciół, okej. Siemanko. Ekspie. Napiszę później. Nagrywam. Okej. Tak ładnie odpiszemy, co by nie pozostawiać widza bez jakiejś odpowiedzi. Jak nie odpisuję na przykład w giereczce, a widzicie, że jestem aktywny i na przykład moja postać gdzieś się przemieszcza, to znaczy, że albo nagrywam i nie chcę pisać w trakcie nagrywania, albo właśnie biegną gdzieś po redzie. Hełm z Mazurka jeszcze mam. O, to kozak. Hełm z Mazura, no, hełm z Mazura to ja bym przyjął. O kurde, no, to jest dobry item. I to by mi się bardzo przydało. I Rikon pyta, czy pozdrowię, także
z racji, że jesteśmy na pozdrowieniach, pozdrowię, pozdrawiam cię serdecznie i pozdrawiam raz jeszcze Nevera. Bardzo pozdrawiam, bo bardzo mi pomagasz tutaj, gościu. To podejdziesz gdzieś, kwiatki zasek. Zapytam, czy na kwiatki za chwilkę podejdzie. Okej. To 2 minuty, please. No to 2 minutki. O, jeszcze nam powiedział, że zobaczy jeszcze tak to, czy czegoś dodatkowo nie ma. Super, o kurde, no ale hełmik z Mazura to ja bardzo chętnie przygarnę. No bo ten mój niestety już tak się średnio nadaje do jakiegoś użytku. 20 leveli już w nim przeekspiłem. Jest bardzo dobry, bardzo polecam zrobić tego Hero Questa na wojownika. W sumie nie wiem, czy na każdą profesję się nie opłaca robić, ale no na wojownika na pewno. Bo do tego jeszcze jest ta cała półtora ręka, którą ja nosiłem osobiście do tego 75, gdy zrobiłem tego questa. Na 75 właśnie tego, gdzie dostałem tą broń z Eremosa, którą tam się wymienia. Bardzo fajny questik, bardzo szybki questik i z bardzo dobrą nagrodą. Można sobie również wybrać wtedy naszyjnik, jak już ktoś na przykład drugi raz robi tego questa. Jeśli ja będę expił drugą postać, no to w zależności od tego, jaką profesję. Jeśli będzie to znów wojownik, no to wybiorę sobie wtedy naszyjnik, bo naszyjnik też jest bardzo fajny. No. 300k niecałe, 250 w sumie do levelka, także powolutku sobie tutaj stąd wyjdźmy. Okej, nikogo mi tu nie pokazuje, na kto tu jest. Jak coś, to tepek jest przygotowany. No uważam z tym tepekiem, bo już miałem 2 razy kryzysową sytuację. Raz niepotrzebnie, no ale raz jednak potrzebnie, gdy ten 104 mag mi wbiegł, po prostu był, nie wiem, 3 kratki ode mnie, gdy panicznie wyklikałem ten tepek na kwiaty, naprawdę. Muszę sobie ustawić jakiś bind na klawiszu pod, nie wiem, pod X czy pod coś, co mam blisko palców, na przykład, o, pod R, nie, pod R mam minimapkę, pod E mam atakowanie, no to na przykład pod Q, o, pod Q by było dobre w sumie, taki tepek szybki na kwiatki byłby naprawdę dobry. I no, będę musiał się nad tym zastanowić i chyba tak zrobimy. Chyba tak zrobię sobie, właśnie tego tepkę ustawię. No bo to jest szybka reakcja wtedy. Nie muszę przejeżdżać wtedy i 2 razy klikać albo przeciągać. Tylko to jest od razu na jedno kliknięcie Q. No, to jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Wezmę sobie tak to ten dodatek klawiatury eliksirów i ustawię sobie tam właśnie tego tepeka. To jest dobry pomysł, to jest bardzo dobry pomysł. I za ten pomysł poproszę o łapeczkę w górę. Poproszę o łapeczkę w górę za pomysł i za długi odcinek kolejny, bo ile mamy? 48 minut. Superancko. No będziecie mieli co oglądać, cieszę się z tego powodu właśnie, że dobrze idzie ten odcinek. Zaraz sobie wbijem 86, bo 60k tylko brakuje do levela. I tutaj już są grupeczki. Na tej mapce powinniśmy już wbić level. Bardzo fajnie. Widzicie, no trochę wolniej, nie latam cały czas gdzieś po redach, bo na przykład mógłbym już na tym 85 spróbować się na miśkach, ale wiem, że mogłoby to się źle skończyć. Mamy cyk, 86. Dobra, wbijmy sobie jeszcze szybciutko ten RM, z racji, że my już tu jesteśmy, te grupki stoją, no to szybciutko zbijmy. A czekajcie, bo on już napisał mi, ten koleżka, że... tyle ci mogę dać, zaraz się dowiemy ile. Już lecę. Dobra, szybciutko wybijamy tą grupkę. I tutaj jeszcze jedno pomieszczenie mi zostało. Zachładnie. Z tym expem lecę teraz. Niedobrze, nie powinno się tak robić. Powinienem już sobie wydepać na spokojnie, odpuścić tego expa, przyjąć to, co tam dostanę. Cokolwiek by to nie było, tylko nie bułę w łeb. Tego akurat bym przyjmować nie chciał. I ograniczyć ten expik, bo to jest najgorsze, gdy zaczyna się człowiek śpieszyć, bo zaczyna wtedy popełniać błędy, lekceważyć coś, zaczyna mniej uważać, koncentrując się na, tak jak ja w tym momencie, na szybkim wybiciu. I na przykład jak ktoś by mi tu teraz się zalogował, na przykład w tym rogu, to ja mógłbym tego nie ogarnąć. Mamy tutaj, o, gracza jest purpur, nie, przepraszam, prupru. Przepraszam, przeczytałem najpierw purpur. Tak, handel i tu mam jeszcze jakiś 91 level paladyn. O, bardzo dziękuję i serdecznie od razu pozdrawiam. No super, chomik. W ogóle zobaczmy sobie ekwipunki państwa. Tutaj
Cyk. O kurde, dobra. O kurde. Napiszemy mu. Ładne EQ. Bardzo ładne EQ. Dobra. A muszę też na takie sytuacje uważać, co teraz była, że dwóch graczy stoi na kwiatach. Bo on by mógł mnie zaprosić do grupy. Ja co prawda nie mam autoakceptowania do grupy, ale on mógłby mnie zaprosić do grupy i mogliby się zaatakować wtedy. Dobra, zakładamy hełmik. Kurde, no o wiele lepiej. I te naszyjniki, porównajmy sobie te naszyjniki. Na pewno ten tutaj będzie lepszy. Jak tu wygląda? 800 HP? A tu mamy 500. SA na korzyść tego. 49 cech, 45, odporność na ogień, błyski. Kurde, ten mój jest lepszy. Ten mój jest lepszy, kurde. Dobra, ten na razie zostawmy. Tego na razie nie ruszajmy. To możemy sobie w sumie wyrzucić do depozytu już. I mamy kolejne śmieci do sprzedania. Okej. Okay. Dwa unikaty mi lotły. Te łapki mi się w ogóle nie sprzedają, to ja sobie tu puśćmy u Tuni, bo parę już tych par, parę próbowałem sprzedać, ale niestety mi się nie sprzedają. Wystawiam je tak po stoka, może coś pójdzie. No i teraz mamy w sumie tepek do werbin, mamy chyc, super, tepek do werbin i brak. Jeszcze raz bardzo dziękuję graczowi Prupru, który dał mi właśnie ten hełmik. No, teraz jak wygląda bardzo dobrze. Bardzo dobrze wygląda ten ekwipunek. I kontynuując pozdrowienia do gracza Kihibato, który wysłał mi parę unikatów na skrzyneczkę i parę grosików, żebym mógł sobie właśnie coś zainwestować, coś kupić. Zobaczymy przy okazji questa. Tuzmer. Okej. Kolejny kwestik jest w Tuzmer. Przejdźmy sobie tam. Przejdźmy sobie do Tuzmer. Mamy zakon równowagi. I co my tu mamy? Zaginiony dokument. Okej. I co tu jest? Na pustyni zaginął Glade. Odnajdź go i zwróć zakonnikowi w Tuzmer. Okej. U, 311 levelik. Nice. 4 lergi. Tutaj naszej. Z podpisem. Ładnie, ładnie. I tu mamy jeszcze 116 łowca. Parę heroików widzę. O, 321. O, pierwszy raz ekwipunek mi jego pokazuje. Pierwszy raz mi pokazuje ekwipunek tego gracza. Wcześniej był ukryty, tylko chyba broń i tarcza były. Także wydało się. Okej. Okay. Wow. Ile 300 i 200 z levelami. A, bo chyba smok był. Chyba smoka, bo dzisiaj w ogóle też weszły tropiciele herosów. Polowanie na herosów czas zacząć. To też wam przedstawię trochę tak pod koniec odcinka, ale jest. Przejedziemy tutaj rameczką. Dla niewtajemniczonych tropiciele to są jakby kolosi w postaci herosów, a raczej herosi w postaci kolosów, których można znaleźć na mapkach z respami danych herosów, na przykład Koche gdzieś na przykład w Zawiłym Boże, czy w Smoczych Górach. Taki tropiciel się respi właśnie z taką grafiką. I macie tutaj właśnie przedziały levelowe dla publików i dla privów są trochę inne. No i ci tropiciele herosów to nie są już statystykami jak herosi, tylko no niestety są tak mocni jak kolosi, czyli na przykład 1-114 albo 2 czy 3 raczej takiej kochy nie zbije, no chyba że dobry skład, dobrze zrobiony, z dobrymi unkami, no to w trójkę zbiją, ale dwóch raczej nie ma opcji. No, ale na przykład 2-227 tą Vivianę, tropiciela Vivianę już zbija. Bo akurat dzisiaj sam biłem, tak? We dwójkę właśnie. No i tak, a co możemy sobie jeszcze zrobić, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku? No ja sobie na pewno schowam te itemki do depozytu, no bo co prawda, no tą broń mógłbym sobie zostawić, też mógłbym wyjąć buty, ale 3 levele to jeszcze jest trochę czasu. No i tak, no póki co, no te, ogólnie taki najbardziej dla mnie największy sukcesik w tym odcinku, no to ten strój na Berów, no bo jest po prostu no, świetny, no mamy kapelusik, w sumie moglibyśmy nawet taki kapelusik nosić, żeby potwierdzić, że to na pewno nasz, super, naprawdę mi się bardzo podoba ten strój,
Wypiszcie, czy wy coś dobrego trafiliście z tego sezonu kuferków, jaki wam strój się najbardziej podoba. A ja jeszcze pozdrowię Micio Pycio, od których dostałem heroik właśnie na Berufie. I gracza Never, raz jeszcze. Pozdrawiam za dwa heroiczki, które dodatkowo dał mi wcześniej, bo mam tutaj wszystko właśnie zapisane, że tutaj herko, tutaj to, to, tamto, bla, bla, bla. No i tak pozdrawiam wszystkich. No i myślę, że na level setny raz jeszcze pozdrowimy sobie wszystkich, którzy byli pozdrawiani i przyczynili się do właśnie mojego sukcesu, do tego setnego levela, no bo jednak dostając ekwipunek, tutaj jak widzicie mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć heroiczków, które tutaj dostałem od graczy. No te dwa akurat itemki są tylko i wyłącznie z mojej gry, no bo to z dwóch questów, tak? Ale no, wiecie o co chodzi, tak? W sumie dajmy sobie jeszcze tu punkcik, dajmy sobie na przykład o, tutaj w hapeczki i więcej HP już jest. Mamy ile? 16 tysięcy prawie, no nie najgorzej, nie najgorzej. Sepkuś. No trochę nie na twój level, bo tutaj 282, ale na przykład o tutaj, ostatni ratunek. Z Wielkanocy, bardzo ładny itemek. Dobra, moi drodzy, ile mam odcinka? 56 minut, prawie znowu godzinny odcinek. No ja dużo questów z zakonu mam zrobionych. No teraz nie pozostaje mi nic, moi drodzy, jak po prostu expić. W sumie to przejdźmy się jeszcze na jedno ekspowisko. Zobaczę tylko, czy tam jest wolne. Czyli widzicie, macie już ponad godzinny odcinek zagwarantowany. Ponadgodzinny odcinek macie zagwarantowany. O, 300 level tancerz. Gratulacje, bo widziałem, że chyba z dwa albo 3 dni temu właśnie ten 300 wpadł. Także gratulacje. Szczere gratulacje, naprawdę, bo no 300 level nabelów to jest coś fajnego. To jest już coś fajnego. Powiem wam szczerze, że nawet to może trochę dziwnie zabrzmieć, ale mi się łatwiej expi nabelów niż expiło mi się na klasiku. Niby na klasiku mogłem sobie padać i tak dalej, ale jednak jednak ilość bociarzy na klasiku, w ogóle na innych publikach, jest no po prostu zatrważająca i to na każdym możliwym expie, tak? A teraz to, co się dzieje na katakumbach, no to po prostu przechodzi wszelkie granice jakichkolwiek dozwolonych do przymykania oczu, tak? O kurde, dobra, tu mamy red mapkę, to jednak sobie wychodzimy stąd, tym bardziej, że jak widzieliście, było wszystko wybite. Także zostawiamy sobie. Pójdźmy jeszcze w sumie, chociaż nie, tam już nie ma tego expa. Bo jeszcze jak się szło od lewej strony, tam do groty, ale to jest po prostu połączenie tego expa. Czyli prawdopodobnie ktoś wybija i koredy, i miśki na przykład. I lata sobie takie kółeczka, bo jest to możliwe, jest to prawdopodobne. Zobaczmy tutaj jeszcze zieloną grotę, może tutaj coś będzie niewybite i zobaczmy w ogóle, jaki jest tam kolor mapki. No bo też pierwszy raz tutaj jestem na publiku, na privie to tam nigdy mi nie robiło różnicy. Tutaj też jest red mapka, widzicie. Tutaj mamy parę grupek, 0,5% dostaję za taką trójeczkę. Kurde, to jak są tam czwórki, to musi się świetnie expić. Dobra, wiecie co, zaryzykujmy delikatnie i wejdźmy tutaj głębiej. Jak coś to gotowość z tepekiem. No ale jak widzicie, to tu jest dosłownie sześciutko wybite. Także sobie stąd spadówę robimy. Nie wbijamy się tutaj, tym bardziej, że pewnie expi tutaj ktoś z lepszym ekwipunkiem niż mój. No w ogóle ten gracz też śmiesznie. Na 80, chyba wtedy miał 81, wybijał mi Rosomaki. Tam w zachodni, wyżej niż zachodnia rubież w tej jak się nazywa, ta mapka Nizina Wieśniaków chyba tak, w Nizinie Wieśniaków wybijał mi Rosomaki, jak tam ekspiłem. Także Rosomaki i te i dziki. Także też zabawnie. Dobra, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Kogo miałem pozdrowić, to pozdrowiłem. Dwa levele wbite, 86 jest, zbliżamy się do tego setnego. Ja sobie trochę teraz zwolnię z tym expem. Myślę, że zrobię sobie jakiś questów, na przykład zrobię sobie to dyktando teraz. Oczywiście sobie odbiorę questa dopiero później, ale żeby trochę zwolnić z expem, trochę się, można powiedzieć, wyluzować.
sobie właśnie coś porobię innego. Plus przy okazji sobie sprawdzę, tutaj zobaczmy jak wpłynek gracza. O, jakiś widzę też zaczyna gracz. Zobaczmy sobie kościki, jakie to są właśnie. Wypełnij dyktando. Rozwiąż problem cmentarzyska zasiedlonego przez Akhule. Ej, to sobie zobaczmy w sumie. Akhule. Może inaczej. Cmentarzyska zasiedlonego przez Akhule. Okej, teraz mi wykryło. To jest quest na 74 level. Okej. I co ja tu muszę zrobić? Tak, i co z tego dostajemy? 750k expa, 350k złota, dwa przedmioty, jakieś garnitur, kartę i heroiczne błogosławieństwo. To ciekawe, co dostaje. Niszczenie pancerza, życie i SA. 10 użyć po 60 minut. I co tu musimy zabić? Po 50 akuli. O kurde, no to nie, już trochę nie na mój level, ale to dyktando na pewno sobie to dyktando zrobimy i chodźmy jeszcze do biuletynu. Jeszcze sobie biuletyn zerknijmy. Już godzinka nam styknęła, no to jeszcze sobie zbijemy E2 na Nexus, o ile stoją. Co tutaj mamy? Zostań poławiaczem pereł, ok? I problem śmiertelnej choroby. Ok, też sobie zobaczmy. Śmiertelnej choroby. Ok, był tam, ten kwestik mi wyskoczył, ale nie wiem czemu mi przeskoczył z powrotem. Na 78. Co stąd dostajemy? 700k expa, unikatowe beznadziejne buty i full lek 120k, ale wygląda to tak, że jest 15 punktów. No cóż, ciężko. Tak mi wyskoczyła teraz wiadomość od aukcjonera. Kupili dwa jakieś unikatowe toporki, które zlotałem. No, stoka zawsze do przodu. Dobra, i teraz logamy sobie szybciutko na E2, na Nexus i kończymy odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Niedługo, tak jak już wspominałem w trakcie odcinka, wpadnie jakiś mix. Myślę, że wpadnie jakiś mix, który postaram się jeszcze coś tam uzupełnić, coś dograć. No a póki co, no co? Expy tą postać na Berufs. Póki co expy postać na Berufs. Powolutku. Zbijamy sobie dwójeczki. Niestety nic tutaj nam nie lota. Szkoda, że tak na koniec odcinka jakiegoś kowadełka na przykład nie ma, albo opierka legendarnego. To by było w sumie ciekawe. To by było ciekawe. Dzięki raz jeszcze za obejrzenie. Piszcie komentarze, zostawiajcie łapeczki. Piszcie na przykład jakieś tematy, jeśli macie jakieś pytania. Coś, na co mam się wypowiedzieć. Również pozdrowienia, ale wiecie, coś za coś. Subik za pozdrowienia. Myślę, że w miarę uczciwie. No i co? No i to tyle, moi drodzy. Trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Strzałka.